Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem nie będę oryginalny, jak od początku przyłożę słynnym cytatem z pana Jerzego Orwella, czyli George'a Orwella, który nam mówi, że jedne świnie są bardziej równe niż inne, czyli można też tak to przetłumaczyć na polski, jak przywykliśmy, jedne świnie są równiejsze niż inne, a chodzi o to, że Niemcy rozwalili Schengen na granicy, zwłaszcza z Polską. Schengen, które wspierali, kiedy im służyło, kiedy mogli swoim kapitałem i pieniędzmi i towarami zalewać innych, niszcząc tamte miejsca pracy i przedsiębiorczość, kiedy zaczęło już być problemem z powodu nadmiaru agresywnych przyjezdnych, których zwłaszcza w 2015 zaprosiła kanclerzyca Makrelerzyca i w tak zwanym serdecznie witamy, to teraz zaczynają ich do Polski wypychać i prowadzić kontrolę graniczną tak, żeby nie mogli oni wracać. To tak w skrócie. Oczywiście ta kontrola graniczna może być też spowodowana tym, że może niedługo coś zakładają. Nie wiemy, czy to się stanie, ale może coś za naszą wschodnią granicą się jeszcze bardziej skopie, więcej ludzi na tą granicę by naciskało, nie wiem, zobaczymy. Ale fakt faktem jest taki, że jest to kolejny dowód, jak czwarta zielono-socjalistyczna Rzesza się już zaczyna sypać i Niemcy najchętniej by się jakimś cudem wymiksowali z tego interesu, który sami sobie zafundowali. Ale jeszcze jakby to sobie sami zafundowali, to pół biedy. Zafundowali to też wielu, wielu innym, między innymi nam. I chodzi o to, że ostatnio też żeśmy usłyszeli wspaniały raport pana Mario Draghiego. Mój imiennik niestety, ale no bywa, nie każdy Mario, czyli Mariusz jest mądry, no ale tak już bywa. I po raporcie pana Draghiego widzimy, że diagnozuje on dość dobrze dużo problemów obecnej Unii Europejskiej, jak to, że jesteśmy technologicznie zacofani, jest oczywiście duża biurokracja, że wszystko się sypie, jest słaba komunikacja między krajami, jeśli chodzi o wspólne interesy, mamy problem z nachodźcami i wiele, wiele innych rzeczy. Ale jakie rozwiązanie pan Mario proponuje? Pan Mario proponuje rozwiązanie wzorem typowego socjalisty. Jeśli socjalizm nie działa, trzeba więcej socjalizmu. To tak samo jak w Rosji było i jeśli socjalizm nie działał, trzeba było więcej socjalizmu, aż dopóki to pykło i rypło. Tak samo było w III Rzeszy, jak już było gorzej na froncie, no to trzeba było kopiować w postaci tyłowników i agitatorów partyjnych i propagandystów więcej na froncie, by bardziej żołnierzom prać mózg, kopiować właśnie takie rozwiązania sowieckie, bo Niemcy przegrywały już w 1944 zwłaszcza, bo były według kierownictwa partii za mało narodowo-socjalistyczne. I teraz jesteśmy za mało zieleni, socjalistycznie oczywiście, więc trzeba dokładać coraz więcej socjalizmu, coraz więcej regulacji i coraz szybciej integrować to wszystko. No niestety, socjaliści nie umieją przyznać się do błędu i powiedzieć, no dobra, szliśmy złą drogą pod każdym względem, no trzeba by było zrobić przynajmniej 180 stopni zwrotu w mądry sposób. Nie więcej socjalizmu. Dlatego też widzimy, że to wszystko idzie donikąd, idzie do jednego wielkiego gruchnięcia, jak każdy socjalizm, po najwyżej kilkudziesięciu latach. I najgorsze jest to, że za to wszystko płacimy my. Część już twórców tego całego porządeczku, jaki mamy obecnie, już nie żyje, bo upomniała się o nich albo wódka, albo biologia, czyli albo biochemia, albo biologia, można powiedzieć, a ci, którzy nam to wprowadzają, dożywają często swoich już dni, więc mieli swój fan. Problem jest, że zapłacimy za to wszystko, jak zawsze my. I jak już widzimy, Schengen jest martwe, Niemcy chcą dzielić się problemem, ale nie zyskami. Jakoś to tak jest. I musimy opuścić ten cały dołek socjalistyczny, bo inaczej będzie coraz, coraz gorzej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.